Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Twory sąsiedzkie są stare jak świat. Sprawdźmy, czy mieszkańcy Zgorzelca zechcą nam o nich opowiedzieć, co myślą o Nowakowej i czy udało się im rozwiązać spór z Kowalskim. Tam, gdzie ja mieszkam, to nie, nikt na nikogo nie narzeka. No, może po prostu mam takie szczęście. Ja nie mam. Nie. Tyle lat tutaj mieszkam, jakoś pan też nigdy, nie ma. Nigdy mi w życiu nic nie przeszkadzali, żadnych styczek, żadnego niczego nigdy nie było. Przypuszczam, że to może ja bardziej jestem tym przeszkadzającym sąsiadem, głośna muzyka i tak dalej, ale nie, moi raczej są w porządku. Od niedawna mieszkam w Zgorzelcu, także trudno mi na ten temat coś powiedzieć. Nie mam ludzi większych problemów. A oni z panią? Też raczej nie, przynajmniej nikt nie narzekał. A gdzie pani mieszka w Zgorzelcu? Tutaj niedaleko, na starym starostwie. Nie słucha pani głośno muzyki? Nie, raczej mi się nie zdarza. Wszyscy dobrze. Nawet 1/4 złego sąsiada? Nawet nie. Ja mam tylko jednego sąsiada na wsi. Uważam, że mam bardzo wspaniałych sąsiadów, życzliwych i... Mieszka tutaj pani w okolicy? Tak, na Karłowicza. Od 30 kilku lat, także myślę, że życzę, aby wszystkim takim sąsiadów. Są sąsiedzi dalsi, którzy mają swoje, jak to się mówi, za uszami, tak? Trudno też ich za to winić, no, każdy ma swój charakter. Natomiast jeśli chodzi o moją klatkę, absolutnie nie. Nie mam co do narzekania, bo ja z sąsiadami żyję w wielkiej zgodzie. Przysłowie jest, jak chcesz mieć sąsiada dobrego, to nie chodź często do niego. To jest prawda. Sąsiedzkie spory to żadna nowość. Jedni zbyt głośno słuchają muzyki, drudzy hodują koty na osiedlu, a trzeci znowu wracają nad ranem. W rozmowach z nami nikt nie chciał narzekać, co nie oznacza wcale, że Kowalski czy Nowakowa nie ma niczego za uszami. Czyś ty zdurniał, stary? Gdzie ja teraz takie garki dostanę? No wiuśkie koszuli.